Europa wobec wartości. Kazimierz nad Wisłą. 8 listopada 2022 roku. Tak, to zaczynamy. Szanowny panie dyrektor, droga pani profesor, panowie profesorowie, szanowni państwo. Profesor doktor habilitowany Andrzej Przyłębski. Niespodziewana kariera wartości. Jak wiadomo, przez niecałe ostatnie 6 lat miałem zaszczyt reprezentować Rzeczpospolitą w Niemczech i cały ten czas byłem skonfrontowany z zarzutem wobec Polski, że nie przestrzega fundamentalnych wartości europejskich na czele z praworządnością. Podstawą tego zarzutu było stwierdzenie, że Unia Europejska jest nie tylko wspólnotą interesów, ale przede wszystkim wspólnotą wartości. Ostatnie twierdzenie w połączeniu z krytyką Węgier i Polski pojawiało się często w wystąpieniach niemieckich polityków. Na moje dość kategoryczne domaganie się podania, co dokładnie mają na myśli, padały bardzo różne odpowiedzi. Co ciekawe, w żadnej nie padła wzmianka o wartościach chrześcijańskich. Najczęściej odwoływano się do oświecenia ujmowanego jako radykalny przełom historyczny, wyznaczony przez praszczający antropocentryzm, ustawienie człowieka na miejscu Boga. Premier jednego z landów stwierdził nawet na spotkaniu z ambasadorami krajów unijnych, że wartości Unii to wartości rewolucji francuskiej. O Van Dey chyba nikt nie słyszał, okrutny terror rewolucyjny łaskawie pominął. Kiedy jednak podczas pewnej debaty z udziałem ambasadorów unijnych ponownie o to zapytałem, odpowiedzialny za sprawy Unii wiceminister spraw zagranicznych wypalił: wartości europejskie to wartości zapisane w artykule 2 Traktatu Unii Europejskiej. Na moje stwierdzenie, że nie widzę tam wartości świętych dla Polaków, takich jak Bóg, honor, ojczyzna, nie mówiąc już o rodzinie czy o suwerenności narodowej, zareagował uśmiechem. Spójrzmy zatem, co kryje w osławiony artykuł. Pozwolę sobie, on jest krótki, go przytoczyć. Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, drugie zdanie. Wartości te są wspólne państwom członkowskim, społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. Widzimy zatem enumeratywnie wyliczony pewien dość skromny katalog wartości, któremu nie towarzyszy żadna wykładnia, żadna interpretacja, jak należałoby poszczególne wartości rozumieć, a zatem także jak rozumieć ich łamanie. Uwagę zwraca także dwukrotne występowanie tej samej wartości, mianowicie równości. Rodzi się pytanie, dlaczego jeden raz nie wystarczy? Czyżby wartość równości nie zawierała w sobie logicznie równości płci? Nie wiemy. Nasuwa się podejrzenie, że ten artykuł jest efektem dość pospiesznej roboty. Mimo tego nie do określenia pojęcie wartości, a może tylko słowo wartość, jest, jak widzimy, wszechobecne. I to nie tylko w dyskursie politycznym. Staje się powoli taranem, narzędziem dyscyplinowania średnich i małych państw Unii przez Komisję Europejską, zdominowaną, jak wiemy, przez Niemcy i Francję, oraz przez Parlament Europejski, zdominowany przez rozmaite ideologie neoliberalne, lewicowe, genderowe, pseudoekologiczne. To, że Polska łamie praworządność, jest dla zachodnioeuropejskiej opinii publicznej czymś oczywistym, znanym z mediów, powtarzanym tysiące razy, przyjmowanym całkowicie bezrefleksyjnie. Ale nie będę tutaj tego wątku rozwijał, poruszą go bowiem inni paneliści do udziału w tym sympozjum. Zaprosiłem wybitnych intelektualistów, filozofów, politologów, prawników. Intelektualiści, których znaczenie wartości we współczesnym świecie żywo interesuje. Ich wystąpienia stworzą, jak sądzę, pewną bazę do pogłębionej refleksji nad naprawdę złożoną kwestią, jaką stanowią wartości. Ja sam z problematyką wartości zetknąłem się przed mniej więcej 40 laty, a więc na początku moich filozoficznych dociekań. Ostatnio poczułem się zobowiązany do niej wrócić. Z dwóch powodów. Po pierwsze, jej niejasności, zarówno ontologicznej, jak i epistemologicznej, oraz po drugie, znaczenia dyskursu aksjologicznego w świecie polityki. A tematyka ta weszła w krąg moich zainteresowań w związku z pracą nad doktoratem i habilitacją poświęconym Badeńskiej Szkole Neokantyzmu. Ta, moim przekonaniem, najważniejsza odmiana realizacji hasła powrotu do Kanta na przełomie XIX i XX wieku była
pierwszą par excellence filozofią wartości. To znaczy koncepcją, która opierała się na pojęciu wartości właśnie. I czołowymi umysłami byli Wilhelm Windelband, Heinrich Wickert urodzony w Gdańsku i Emil Lask urodzony w Wadowicach. To oni wpadli na pomysł reorganizacji filozofii poprzez oparcie jej na wartościach. Ściślej mówiąc, na fundamentalnym odróżnieniu tego, co jest i tego, co obowiązuje, co ma ważność. Nauki empiryczne, powiadali, zajmują się tym, co istnieje, zaś filozofia tym, co obowiązuje, a zatem wartościami. W wątku tego także nie będę tutaj rozwijał z powodu ograniczeń czasowych, przejdę do współczesnej refleksji nad wartościami. Punktem wyjścia moich obecnych badań nad wartościami uczyniłem dwie książki niemieckich autorów, które ukazały się stosunkowo niedawno, a mianowicie tytuł pierwszy Wartości, kropka, dlaczego ich potrzebujemy, choć nie istnieją, wyborskiego filozofa Andrasa Sommera i druga książka Postęp moralny w mrocznych czasach, kropka, uniwersalne wartości na XXI wiek, autorstwa Markusa Gabriela. Pierwsza z nich otrzymała prestiżową Nagrodę Politycznej Książki Roku kilka lat temu, a autor drugiej, filozof z Bonn, profesor filozofii z Bonn, uchodzi za cudowne dziecko niemieckiej filozofii. W wieku 28 lat otrzymał katedrę filozofii jednego z najbardziej renomowanych niemieckich uniwersytetów. Od tego czasu opublikował mnóstwo dość wartościowych książek. Lektura tych dwóch pozycji uświadomiła mi dwie rzeczy. Po pierwsze, to, że wyjaśnienie tego, czym są wartości, dalekie jest od szczęśliwego finału. Konkluzje, do których ci dwaj autorzy dochodzą, są bowiem całkowicie odmienne. I po drugie, to, że pojęcie wartości pojawiło się stosunkowo niedawno, bo dopiero w XIX wieku, na przełomie XVIII-XIX wieku, ale właściwie zaakcentowało się tak pod koniec XIX wieku dopiero. Jeśli dziś zatem mówimy o wartościach chrześcijaństwa, to dokonujemy pewnej ekstrapolacji, bo czasy antyku czy średniowiecza nie znały pojęcia wartości. Jednym z pierwszych myślicieli dużej rangi, który posłużył się tym terminem, i to na marginesie, był Immanuel Kant. Nie był to jednak użytek, powiedzmy, rozległy, ograniczony, był tak naprawdę do konstatacji, że bezdyskusyjną wartość ma jedynie ludzka osoba, czy wolna wola tej osoby. Kontynuatorzy Kanta, wspomniani wyżej neokantyści, czy Fryderyk Nietzsche, którego również możemy za takiego kontynuatora uznać, podchwycili jednak ten nowy terminologiczny wynalazek, jakim było pojęcie wartości, przekształcając go w nośną kategorię refleksji filozoficznej, społecznej, czy w ogóle humanistycznej. Dalszych losów pojęcia wartości także tutaj przedstawić nie zdołam. Musi wystarczyć konstatacja, że pojęcie to od lat 30. ubiegłego wieku zaczęło tracić wiele ze swego powagu. Prace na temat wartości były coraz rzadsze, także z uwagi na niejasność materii, z którą mamy do czynienia. I wydawało się, że pojęcie to zniknie z dyskursu albo zejdzie na margines, a to nagle bum. Zderzenie cywilizacji, o którym pisał Huntington. Postmodernizm ze swoją antykulturą dekonstrukcji oraz głównie lewicowi politycy zachodniej Europy pokazali, że pojęcie wartości może być użyteczne w opisie sytuacji kulturowej oraz w walce z przeciwnikami politycznymi. First things first, jak mają anglosasi, zacznijmy od spraw elementarnych. Zapytajmy na przykład, czy przyjaciel jest wartością. Wielu z nas spontanicznie odpowiedziało zapewne oczywiście. Ale gdy się chwilę zastanowimy, to czy nie dojdziemy do wniosku, że wartością jest tak naprawdę przyjaźń, a przyjaciel jest czymś wartościowym, czymś, co neokantyści, nie tylko oni, określali mianem dobra, pojętego jako byt posiadający wartość. Mówimy zatem, że coś jest wartością, pewnym tworem idealnym, i że coś ma wartość, to znaczy jakąś własność, która przez jakiś ludzki podmiot odbierana jest jako cenna. Powstaje jednak pytanie, czy wszystko, co choćby jeden podmiot uznaje za dla siebie cenne, można uznać za obiektywnie wartościowe, związane z niepoważalną wartością.
Intuicyjnie zgodzimy się pewnie, że niekoniecznie. Dla Hitlera bardzo cenne było na przykład zniszczenie Polski i narodu polskiego, a z pewnością nie uznalibyśmy tego za coś wartościowego. Raczej za antywartość, zaprzeczenie wartości. I tu pojawia się nowe, interesujące pojęcie, antywartość. A wraz z nim pytanie, czy do każdej społecznie akceptowanej, a zatem intersubiektywnie obowiązującej wartości można stworzyć, można podać jej przeciwieństwo, to znaczy antywartość. Do sprawiedliwości, niesprawiedliwość, do równości, nierówność, do wolności, zniewolenie. Pozostawię to tu jako pewien obszar badawczy, bez rozwinięcia. Choć nie jest to kwestia błaha, bo przykładowo Paul Ricoeur, znany francuski filozof, na zarzut, że sprawiedliwość trudno określić, trudno wymierzyć i zastosować, a więc może najlepiej rozstać się z tą kategorią, odpowiada, być może trudno jest zdefiniować sprawiedliwość, ale niesprawiedliwość odczuwamy niemal natychmiast. Więc może zacząć od tej strony, od niesprawiedliwości. Ale ten wątek jakby też pozostał nierozwinięty, może on się pojawił w dyskusji. Zwrócę natomiast Państwa uwagę na inną, w kontekście unijnym, pomijaną kwestię. Oto mamy w katalogu wartości unijnych, słynny artykuł 2, wartość równości i wartość sprawiedliwości. Powinniśmy przestrzegać ich obu. Ale jak to robić, gdy często są w konflikcie? Zachowując się sprawiedliwie, musimy porzucić egalitaryzm i postawy, zasługi czy czyny jednych stawiać wyżej niż innych. Gdy ich zrównamy, uchybimy wartości, jaką jest sprawiedliwość. Takich konfliktów wartości jest w świecie społecznym, a więc i w świecie polityki wiele. Co ma na przykład zrobić przywódca państwa unijnego, który w przypadku pandemii widzi nieudolność unijnych zabiegów o pozyskanie szczepionek? Zachować unijną solidarność i cierpliwie czekać, konstatując rosnącą liczbę zgonów swoich rodaków, czy ją złamać i na własną rękę szukać ratunku? Teraz na chwilę chciałbym wskazać na konkluzję prac dwóch wymienionych już przeze mnie niemieckich myślicieli. Mają one bowiem wydźwięk dość osobliwy, zarazem jednak całkowicie odmienny, bo odmienne są filozoficzne punkty wyjścia, czy inspiracje obu autorów. Nieco upraszczając, można by powiedzieć, Kant zmaga się tu z Nietzsche. Markus Gabriel twierdzi na przykład, iż po II wojnie światowej w Europie miał miejsce olbrzymi postęp moralny. Rozwój refleksji etycznej, także wskutek doświadczeń wojny i przenoszenie tej refleksji na poziom codziennej praktyki życiowej podziałało ozdrowieńczo na społeczeństwa zachodnie, zwłaszcza, jak się możemy domyślać, na niemieckie. Wskutek czego element etycznej oceny działań i postaw na trwale wszedł do katalogu czynników politycznie istotnych. Potwierdzeniem tego jest według Gabriela na przykład konstytucja Bundesrepubliki z zapożyczonym od Kanta sformułowaniem godność człowieka jest nienaruszalna i wieloma innymi aksjologicznie nacechowanymi artykułami. Potwierdzeniem tego umoralnienia społeczeństwa jest dla nich także zachowanie zdecydowanej większości społeczeństwa niemieckiego podczas covidowych lockdownów, a jeszcze większym potwierdzeniem ekologiczny zwrot społeczeństwa w kierunku ochrony klimatu i Green Deal. Oznacza to, powiada Gabriel, wszak moc poświęceń dla realizacji wartości uniwersalnej, jaką jest dobro ludzkości. Niczym zapomniani metafizycy wartości z początku ubiegłego stulecia uznaje Gabriel istnienie obiektywnych i uniwersalnych wartości, które ludzkość odkrywa jedynie w trakcie procesu historycznego. Odrzuca przy tym relatywizm kulturowy jako rzekome jego zdaniem źródło nieprzezwyciężalnej odmienności aksjologii rozmaitych kręgów kulturowo-religijnych. Na kartach jego książki na próżno jednak szukać będziemy precyzyjnego katalogu takich niepodważalnych, uniwersalnych wartości. Są tylko przykłady. Znajdziemy tam przede wszystkim, jakże inaczej, kult oświecenia z postulatem pewnych korekt oraz krytykę chrześcijaństwa w postaci twierdzenia, że wartości chrześcijańskie nie istnieją, natomiast islam jak najbardziej należy do Niemiec. Drugi z niemieckich autorów, Andreas Sommer, uważa z kolei, że wartości są użytecznymi fikcjami. Nie istnieją ani czysto obiektywnie, to znaczy poza ludzkimi umysłami, na przykład w platońskim świecie idei, ani czysto subiektywnie w umysłach ludzi. Są czymś,
co bierze się z potrzeby utrwalania społecznie cennych działań, postaw, ocen, właśnie usztecznymi fikcjami. Wartości, stwierdza, nie są założeniem ludzkich wartościowań, lecz ich rezultatem. Takie podejście czyni jednak wyłonienie spójnego i uniwersalnego zestawu kategorii czymś trudno wyobrażalnym. Wartości społecznie akceptowalne związane są z różnymi grupami interesów, rozmaitymi kręgami kulturowymi, z religiami. Efekt? Relatywizm aksjologiczny. Jak z tego widać, filozoficzny dyskurs na temat wartości, ten najbardziej współczesny, bo obie książki ukazały się w ostatnich 2-3 latach, daleki jest od zakończenia. Warto, by pojawił się w nim także polski głos. To fakt przywiązanie do wartości, jakimi są tradycja, ojczyzna, suwerenność czy chrześcijaństwo, spowodowało, że coś tak bezdyskusyjnie cennego jak naród polski przetrwało, pomimo tylu historycznych przeciwności. Tu uwaga, celowo powiedziałem chrześcijaństwo, a nie Bóg. Mimo świadomości istnienia owej triady polskiej, o której mówiłem, wartości najświętszych, Bóg, honor, ojczyzna. Muszę się bowiem chyba zgodzić z Martinem Heideggerem, który stwierdził, że uznanie Boga za najwyższą wartość jest poniżeniem istoty Boga. Powrócę na koniec do tak zwanej wartości europejskiej. Jest dla mnie czymś oczywistym, że ich uczciwe stosowanie, także w sensie stawiania zarzutu o ich łamanie, nie jest możliwe bez ich akceptowanej przez wszystkich wykładni. W innym przypadku staje się ono narzędziem przemocy symbolicznej, oazą dowolności, demonstracją przewag politycznych, ekonomicznych i medialnych. Weźmy jako przykład praworządność, o której będzie jeszcze mowa na tej konferencji. Mimo obietnic związanych z tak zwanym peer review mechanism, nie doszło dotąd do precyzyjnego określenia tej wartości. Wskutek tego za praworządne może uchodzić państwo, w którym Trybunał Konstytucyjny w ogóle nie istnieje, mimo że istnieje konstytucja. A także inne państwo, w którym czołowy polityk parlamentu przechodzi bezpośrednio na fotel wiceszefa Trybunału Konstytucyjnego bez zakończenia swojej przynależności partyjnej. Nie chcę mojego krótkiego wystąpienia kończyć wywodem na temat tego, czy i jak dałoby się filozoficznie sprecyzować, czy doprecyzować ontologiczny status wartości. Taki wywód byłby zbyt lapidarny i przez to niejasny. Jest bowiem oczywiste, że istnienie wartości jest związane z istnieniem człowieka. Ale nie jest tak, że człowiek autorytatywnie rozstrzega, co jest wartością, a co nią nie jest. Zamiast tego powiem, iż po pierwsze, nieoczekiwana kariera wartości w dyskursie społecznym jest dla mnie z zasygnalizowanych wyżej powodów nieco podejrzana. Wartości stają się wytrychem dobrym do wszystkiego. Andreas Sommer słusznie pisze, że wiąże się to z ich nieuchronną niejasnością. I dla niego jest to zaletą wartości. Ja zaś wolałbym, by zamiast ciągle o wartościach, częściej mówiono o regułach, zasadach czy normach. I po drugie, nie sądzę jednak, że jest możliwe zablokowanie posługiwania się tak notorycznie niedookreślonymi kategoriami jak wartości. Jest ono po prostu zbyt powszechne. Jedyne co w tej sytuacji można zrobić, to żądać precyzacji w amerykańskim stylu. Could you define it, please? Czy mogę prosić o zdefiniowanie, o czym Pan mówi? Oraz domagać się refleksji nad znaczeniem i miejscem danej wartości w zbiorze wartości akceptowanej w danym kręgu kulturowym. Ale taka debata jest ciągle przed nami, choć istnieją pewne jej zarodki. I to na tyle. Dziękuję Państwu za uwagę. Właśnie jako prowadzący, poza tym prowadzeniem będę moderował, więc mamy chwilę, ponieważ to moje wystąpienie było bardzo, że tak powiem, precyzyjne, 20-minutowe, więc może chwilę, jeśli Państwo macie jakieś refleksje czy uwagi, to proszę, jeśli nie, to przejdziemy do następnego wystąpienia, bo spodziewam się, że niektórzy referenci spokojnie 30 minut zajmą, więc, ale oczywiście otwieram dyskusję, świadom tego, że ja jakby celowo poruszyłem punktowo pewne rzeczy, które pewnie zostaną rozwinięte. Nie chciałem przygotowywać wystąpienia, które byłoby takie stricte naukowe, tylko raczej otwierało rozmaite drogi
którym pójdą pozostali paneliści, bo jak Państwo widzicie w programie, są co najmniej dwa wystąpienia jakby stricte filozoficzne, a potem będą następne inne aspekty prawnicze i politologiczne obecne, więc jeśli nie ma żadnych pytań, to ja przekażę głos panu profesorowi, którego poprosiłem o przygotowanie wystąpienia na temat filozofa, który znany jest z tego, że wystąpił przeciwko wartościom. Z Józefem Tischnerem, księdzem profesorem Józefem Tischnerem związane jest słynne to powiedzenie myślenie wedle wartości. Oczywiście Tischner jest późniejszy od Heideggera i to pewnie była jakaś reakcja na temat tego, co Heidegger mówił. Ale Heidegger, który, może dwa słowa wprowadzenia, który zetknął się z filozofią wartości neokantowską, o której wspominałem, która była pierwszą tak naprawdę par excellence filozofią wartości, dość mocno rozbudowaną, zaraz jej towarzyszyła też fenomenologiczna refleksja, a Heidegger, który dołączył do neokantystów w pewnym sensie we Fryburgu, do Rickerta, w pierwszych, jako młody człowiek filozofował jakiś w sposób bardzo, że tak powiem, zgodny z mainstreamem, ale z czasem jednak, kiedy osiągnął pewien poziom samodzielności, to w swoich wykładach zwłaszcza zaatakował umieszczanie kategorii wartości w centrum. I to myślenie właśnie wedle wartości było dla niego, to za chwileczkę usłyszymy coś więcej od profesora Potępy, który całe lata zajmował się Heideggerem i w wielu książkach Heidegger zajmuje połowę objętości. Zobaczymy, jaką argumentację przedstawił. Drugim takim myślicielem, który był przeciwko wartościom, był tyranii wartości, był Karl Schmitt. On też się pewnie pojawi w następnym wystąpieniu. www.iderepublika.pl